Pan Sikorski, proszę bardzo. Pani przewodnicząca. Konkretne pytanie. Czy jest pan za tym, aby pański partyjny kolega, pan minister rolnictwa Rzeczpospolitej Polskiej, minister Telus, opublikował, tak jak obiecał, listę firm, które zarobiły na imporcie i sprzedaży ukraińskiego zboża, czy nie? Tak, czy nie? Tego rodzaju informacje są objęte tajemnicą handlową. Tajemnicą handlową. I każde opublikowanie tego rodziłoby konsekwencje prawne, w tym odszkodowania. W tym odszkodowania. Pan jako zwolennik praworządności powinien o tym wiedzieć. A po drugie, gdyby pan minister Sikorski albo ktoś inny z polskiego rządu to opublikował, to byście się nie pozbierali. Bo to wasze firmy związane z wami politycznie doprowadziły do destabilizacji polskiego rynku. Powinniście się cieszyć, że to nie jest możliwe. Powinniście się cieszyć.